Cześć, witajcie. Ja jestem Anti, a wy jesteście na kanale Antipojotka. W tym odcinku dowiemy się, w jaki sposób działa nam tutaj oto mechanizm wzmocnienia. Jak widzicie, jestem u zielarki i zakupiłem sobie eliksir. Ojejku, teraz weź go znajdź. Oj, gdzie to jest? Jest i on. Ten oto eliksir kupiłem. No i zamierzam sobie go zużyć. Teraz powinienem mieć z powrotem wszystkie moje punkty dostępne. Tak jest. Tu mi się wszystko cofnęło. Oczywiście trzeba wykupić parę umiejętności. Bez tego się nie da grać. Ciężki orzech do zgryzienia, jak zwykle.
Już przejdziemy sobie tutaj. No proszę. Zobaczmy, ile mamy tutaj okienek.
kurczę, co się dzieje? Już powracamy, próbujemy dobić tu. Brakuje nam czerwonych mutagenów, trzeba by było je sobie wyprodukować. No najpierw sobie wybierzemy, ile nam to brakuje. 5 punktów byśmy mogli jeszcze zużyć, można by coś jeszcze zmienić tu w naszych umiejętnościach. Prawdopodobniej nie, tu będzie dokończyć trzeba, tu będzie trzeba. Troszkę mało mamy tych punkcików. Powiem wam szczerze.
No nie rozumiem, nie rozumiem wciąż. To a tutaj jak to wybrać? A że tu mogę dołożyć z tych? No to za głupota, no. Ja kupiłem bez sensu, tak? A idź. Takie kurde to głupio opisane, no co ja mam z tym zrobić? Nie rozumiem. Co za kurwa gówno. No wcześniej nie działa, teraz działa. Ja tego nie rozumiem. No, trzeba jeszcze wiele leveli wbić, żeby co do koń. No i co się stało? Aha. To odpowiedni znak musi być do tego. Ale żem spieprzył, co? No i zostawiamy to na razie, tak? Zobaczymy, co z tego będzie. Obywatele!
Mam nadzieję, że Wam się podobało. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Siemano.